Świadomie mówię tutaj o sercu, bo jakże inaczej niż sercem wytłumaczyć Państwa ciężką pracę. Szczególnie w takich okolicznościach, jakie mamy dzisiaj, w dzisiejszej rzeczywistości, bardzo trudnej, często nieprzewidywalnej, w której często dyskredytuje się nawet zawód nauczyciela. To w jakiś sposób podnosi tych nauczycieli do góry i nadaje sens tej pracy, że jest taki dzień w roku, gdzie pamiętamy o nauczycielach. Naukę programowania wspieram robotami, różnymi stronami, które dostarczają im naprawdę dużo frajdy, zabawy. Przez zabawę staram się ich nauczyć tego, co teraz jest najważniejsze w tych czasach. Uczniowie sami pokazują, gdzie tą matematykę można zobaczyć. Robią prezentacje, na przykład matematyka w jeździectwie, matematyka w piłce nożnej. I wtedy jest takie nie tylko moje wielkie wow, bo ja tego na przykład nie zauważałam, ale również sami uczniowie widzą, że ta matematyka jest potrzebna. W goleniowskiej szkole cały czas żyje nadzieja na wychowanie pięknych, wspaniałych, młodych Polaków, których cechuje otwarty umysł, tolerancja, poszanowanie innych wartości, wolność myślenia, wolność słowa, ale także wolność kreowania różnorakich i różnorodnych postaw. I to jest moim zdaniem największy sukces nas wszystkich, którzy tę goleniowską oświatę tworzą. I to jest właśnie ten powód do dumy. Trzeba.